za chwilę rozpocznie się pierwsza walka, jak wcześniej już mówiłem. Anna Łukasiak z AZS Ławów Warszawa walczyć będzie z Agatą Walerzak, Unia Raciborz. Na narożniku Unii Raciborz Piotr Szczeponiok oraz Ryszard Wolny, mistrz olimpijski z Atlanty. Na narożniku AZS-u AWF-u Artur Kruszewski oraz Andrzej Jaworski. Ja jeszcze to wejdę w słowo panu Andrzejowi. Mecz będzie prowadził mistrz Europy z 2006 roku. Ksywa Tygrys, wychowany Śląska Wrocław, wspaniały zawodnik. Przez wiele lat, można powiedzieć, zdominował kategorię wagową 84 kg, olimpijczyk Artur Michalkiewicz w roli sędziego dzisiaj. Już zapowiadane są pierwsze zawodniczki, pierwsza para w kategorii do 48 kg. Anna Łukasiak, AZS AWF Warszawa oraz Agata Walerzak. Obie dziewczyny, obie zawodniczki są bardzo, bardzo utytułowane. Ania Łukasiak to aktualna mistrzyni Polski seniorek. Piąta zawodniczka Mistrzostw Świata i piąta zawodniczka Mistrzostw Europy z 2017 roku. Wicemistrzyni świata akademickich. A jej rywalka również w tym roku zdobyła brązowy medal Młodzieżowych Mistrzostw Europy, także szykuje się bardzo ciekawy pojedynek. Jak widzimy, Krajowa Liga Zapaśnicza skupia zawodniczki i zawodników bardzo utytułowanych. To są sportowcy, którzy zmierzają ku startom w najwyższych i najlepszych imprezach sportowych, włącznie z Igrzyskami Olimpijskimi. Proszę Państwa, rozpoczęła się walka w kategorii do 48 kg. Chciałbym Państwu jeszcze powiedzieć, że w zapasach kobiety walczą w stylu wolnym. Walka odbywa się w pozycji stojącej oraz w tak zwanym parterze, czyli w pozycji niskiej. Unikatowa formuła sędziowania walk w Krajowej Lidze Zapaśniczej zakłada, że może być w takiej walce również remis. Można wygrywać na łopatki, zwycięstwo na łopatki jest najbardziej cenne, najwyżej punktowane. 12 punktów przewagi kończy walkę przed czasem, to jest również nowość do tej pory, było to 8 punktów, ale twórcy Krajowej Ligi Zapaśniczej założyli, że to będzie widowiskowe. Mają w tym dużo racji, także 12 punkt przewagi kończy walkę przed czasem. Jak widzimy, Anna Łukasiak z AZS AWF-u trzyma pozycji parterowej swoją przeciwniczkę. Sędzia Artur Michalkiewicz wznowi walkę od pozycji stojącej. Chciałbym Państwu jeszcze poinformować, że w tej chwili kostiumy zapaśnicze są udekorowane różnego rodzaju reklamami, różnego rodzaju napisami. Są to bardzo atrakcyjne, kolorowe kostiumy, natomiast musi być zawarty walor kolorystyczny, czerwony i niebieski. Zawodniczka wyczyniona w pierwszej kolejności walczy nie w całości w kolorze czerwonym, ale w oznakowaniu czerwonym, natomiast zawodniczka wyczytana jako druga musi mieć częściowo barwy niebieskie. Sędzia pojedynku, pan Artur Michalkiewicz, ukarał parterem zawodniczkę z Raciborza, Anna Łukasiak. Wózek, 2 punkty na koncie akademiczki z Bielan. Próba drugiego wózka. I sędzia wznawia walkę z pozycji stojącej. I 2-0 prowadzi Anna Łukasiak. Przypomnę, piąta zawodniczka Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy z tego roku. I zejście do nogi, 2 punkty. Kolejne 2 punkty po stronie zawodniczki AZS AWF Warszawa. W tej chwili wynik na tablicy brzmi 4-0 dla zawodniczki AZS-u AWF-u Warszawa. Następne 2 punkty, przetoczenie zawodniczki Unii Raciborz Agaty Walerzak w pozycji zagrożonej i walka kończy się przez położenie na łopatki.
zwycięża Anna Łukasiak w stosunku 8-0. No ciekawie nam się robi, w hali przy ulicy Marymąckiej. Pierwsze zwycięstwo akademików. Anna Łukasiak wygrywa swoją pierwszą walkę.